Dzień czwarty na budowie. Co działacie? Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj czwarty dzień, tak faktycznie mija na budowie. W tym momencie praktycznie kończymy stelaż drugiej jakby właśnie tej podłogi, która zawiera w sobie 23 cm styropianu i pokryta jest OSB 22 mm, a pod tym OSB jest 11 mm, więc zamykamy to jakby w taką jedną kanapkę, to jest taki właśnie legar i w tym momencie już kładąc tą drugą podłogę z jednej deski przez cały dom zaczynamy widzieć delikatne odstępstwa i musimy natychmiast reagować, podbijając niektóre miejsca delikatnie klinami, żeby to wszystko złączyć w jedną płaszczyznę. Następny krok, przedstawianiem ścian, już będziemy rozwijać pierwsze sznurki, żeby sprawdzić dokładnie poziom i już podbijać kliny, żeby robić z tego jedną wielką płaszczyznę. Czyli dobrze rozumiem, że widzicie wtedy odstępstwa od wymiaru domu, tak? Od poziomu? Tak, głównie chodzi tutaj o poziom. Głównie chodzi, bo wymiary, no to już staramy się wyprowadzić na tej podłodze, ale chodzi o jakieś małe odstępstwa na różnych kolumnach. Jeśli takowe występuje, to wtedy podbijamy klina i tworzymy. I tu trzeba już mieć troszeczkę właśnie takiego doświadczenia i od razu to zobaczyć, że kładąc deskę, gdzieś w środku jest na przykład zapaść. Gdzieś może delikatnie bulić, więc jeśli buli na środku, po bokach wbijamy kliny, tak? Jeśli gdzieś jest za nisko, tam właśnie wbijamy tego klina. Dziękuję, do zobaczenia jutro. Dzięki.